tam w grze. Dzisiaj ciekawa gra, bo w teamie mam Jankosa na lecie na Morganie, Selfmade'a na midzie na Akali i Bona Samirze, czyli suba drużyny Team Vitality, który niedawno wbił rank 1, którego pewnie większość z was kojarzy. Samira to jest taki jeden z jego flagowych pików na soloku, bo lubi grać AD Carry i zawsze robi po 20 fragów co najmniej, więc jestem ciekawy, jak mu pójdzie w mojej grze. Jeżeli chodzi o przeciwny team, to nie ma chyba takich prostów zleca. Jest DOS, jeżeli chodzi o League Regionalny, czyli LDLC, i SUPA, czyli Akademia G2 na AD Carry. Jeżeli chodzi o mój matchup, no to tak szczerze, bardzo dawno tego nie grałem. To jest taki matchup, który był grany często, nie wiem, w 2020 powiedzmy, gdzieś tak na początku, slash w połowie. No na pewno w pierwszej połowie tego roku. I jeżeli chodzi o pierwsze levele, z tego co pamiętam, no to Renekton powinien wygrywać. Ale jak Mordekaiser już kupi trochę armora, typu nie wiem, jakieś tabi, kiedyś jakiegoś stickera kupowało, teraz pewnie nie, no to wtedy Mordekaiser zaczynał wygrywać te linie. Ale no teraz zobaczymy, jak to będzie. Bardzo dawno nie grałem tego matchupu. Staram się używać kuf creepy, żeby jak najszybciej nastakować furię, żeby móc kontestować push, ale chyba wychodzi na to, że ten push mu oddam. Ale może jeszcze uda się skontestować na drugim levelu, ale będę musiał uważać, bo on ten level drugi będzie miał szybciej. Chociaż nie wygląda to tak źle. Dobra, myślę, że na trzecim levelu poszukam Olina na nim. Nie będę teraz używał furii oczywiście, żeby cały czas była na nim presja, że mogę go zalinować. On musi się bać, teraz podchodzą pod te creepy i musi używać skilla. Dobra, widziałem, że wziął W, dlatego zdecydowałem się w niego wejść. Bo ten shield za dużo mu nie da w takiej szybkiej wymianie. A gdyby miał E, to może mógł spróbować polecieć do odciny. Teraz postaram się wbić szybciej level 3, żeby go zalinować. I myślę, że od tego momentu mam już kontrolę na linii. Dobra, może niedługo poszukam na niego jakiegoś flasha. Jeżeli chodzi o Renektona, to znowu wraca do mety. Jeżeli chodzi o build, no to najczęściej idziecie botrka w jakiś tank item, typu nie wiem, Gauntlet albo Sunfire. Niektórzy to z duchem tanka. Jeżeli chodzi o drugi build, to możecie iść Gordrinkera w Steraka i później jakieś DevDance, takie rzeczy, to chodzi. Taki browser build. Już lekka zadyma była na mapie. Wukong ma 3-0, więc co poradzić. To Krysia na Wukongu, to ciekawe. Ale ja teraz mam slowpush, moglibyśmy szukać dive'a, jeżeli ktokolwiek mógłby do mnie zejść. Ale raczej nie będzie to możliwe, mam Akali na midzie, a Morgana jest w botside'zie. Więc po prostu slowpushuję i postaram się go zdonować za expa z tych tylnych creepów. I z innych też, jeżeli mi się to uda. Mam już 9 creepów lead'a, oczywiście wave się pushuje do niego, ale i tak trochę lead'a mam. Scrashuję wave'a na Kanon wave'ie, który za chwilę tutaj będzie, i po prostu zrecalluję. Myślę, że za darmo. Teraz będę używał Q-Wave'a, żeby jak najszybciej go dopuszować. On może starać się mnie olinować, ale ja nie będę podejmował tej walki. Niedobrze, Selfmade już chce iść nexta. Chyba nie najlepiej się układa na mapie, ale ja wierzę w moją drużynę. O, jeżeli chodzi o tę grę, to chyba pójdę ten build pod botterka. Dzięki temu będzie mi o wiele łatwiej wygrywać side'a na Mordekaisera. I też w teamfight'cie będę mógł zwłaszczować powiedzmy Sylasa, który będzie używał E do przodu. Jak będę miał furię, to no, praktycznie pada na hita w teamfight'cie, jeżeli ktokolwiek mu zada obrażenia. No i Sivir traci trochę wave'ów tutaj. Jeszcze wave się później będzie odbijał do mnie, więc zakładam, że znowu padną na mozbeku. Jankos teraz powinien pofować do topa, więc postaram się pomniejszyć wave'a, jak ten będzie puszczał się do mnie. I być może poszukać jakiegoś freeza, dzięki czemu będę chciał poszukać jakiegoś ganka z Morganą, ale nie wiem, czy będę mógł pomieścić tak wave'a. O, dobra, zmysłał spela. Więc teraz mam trochę presji na nim. Dobra, pomniejszyłem tego wave'a i będę chciał go trzymać na mojej połowie. Na szóstym levelu mogę spróbować zolinować, jeżeli będę miał pierwszy, szósty, ale nie wiem, czy będę miał. Prawdopodobnie nie. Nie jest dobra wymiana, muszę uważać. 5-0.
O, zerki Mordekaiser, ale nie możemy zabić. Pytanie, czy ja go teraz nie mogę zabić, jeżeli teraz podejdę. Za chwilę będą creepy, więc mogę się bardzo uleczyć. Poczekam z W, żeby zbić mu shielda. Tak jak teraz. No i dobra, mam to, nice. Niedobrze, bot znowu padł. Mapa się pali, ja jako top laner, no w tym etapie gry za dużo nie mogę zrobić. Więc muszę się modlić. Czy będzie dobrze. Ale chyba nie zapowiada się, żeby było. O, dobra, mi stole killował. Chyba wracamy do gry. To, że naut ma 4D, nie jest ważne, może mieć nawet 20. Ale z naszymi pikami, no to Samirai i Akali muszą być do przodu raczej. I ta gra powinna być, nie powiem, że prosta, ale na pewno łatwiejsza. Bo ich Wukong ma 6-0, prawdopodobnie 7. Nie pamiętam cooldownu na Erkę Mordekaisera. Wiem, że jest dużo, ale nie pamiętam, czy większy, czy mniejszy od mojej Erki. Więc nie chcę flipować z Olinem. Zagram po prostu powoli i poczekam na moją Erkę. W międzyczasie może wchodząc w takie powolne trady. Ja mam lepszy sustain, więc myślę, że takie coś jest dla mnie ok. Muszę tylko pamiętać, żeby no nie dać się wciągnąć do jego Erki. Tam dużo szansa, że padnę. Mam pinka, więc możemy szukać ganka na topie. Nie Morgana miałaby czas, bo możemy z tego wziąć Heralda jeszcze. Ale zobaczymy. Muszę uważać, żeby podchodzić do krzaka, ale dobra, nie ma go w krzaku. Wukong przymidzie, więc nie muszę się teraz bać. Mogę iść zniszczyć mu warda, ale muszę od razu uciekać, bo jak Mordekaiser mnie zarkuje, to jestem deadek. Plan teraz na linii mam taki, że staram się po prostu baitować jego spela, bo za każdym razem jak on nie ma Q albo E, to jest totalnie useless i mogę go zoonować od creepów. Może niekoniecznie chcę olinować, bo oliny no będą close, jeszcze Wukong jest w topside, o i Sylas też, ale no staram się go zoonować od creepów. O i w takie trady staram się wchodzić. Wydaje mi się, że poszukam w niego flasha, chociaż... O, nie chcę flashować. Wiedziałem, że nie miał W i dlatego chciałem w niego wejść, co było dobre. Bardzo go obiłem. On musi iść do bazy i mamy z tego Heralda. Ja oczywiście poszuję od razu linię, żeby stracił wave'a. I schodzę pomóc na Heraldzie, bo enemy team może tu iść. Ale czy oni mogą się tu bić? Nie wiem. Raczej zdążymy to zrobić. Jak Wukong podejdzie, to mogę go zwanstować, więc tutaj byłaby dobra walka. Nie jestem chyba tego fanem, bo Mordekaiser może tu zejść z Arką. Kogoś wciągnąć, oczywiście mam Black Shielda. Ale i tak trochę ryzykowne. Brakuje mi 120 golda, więc chciałbym zostać jeszcze jednego wave'a. Bo nie świeżo po TP-ku. Więc nie chcę teraz się z nim bić, postaram się zgarnąć wave'a i poszukać recalla. Nie mam TP-ka, więc będzie mi ciężko raczej znaleźć dobry recall. Więc możliwe, że teraz będę po prostu trochę oddawał na linii. Do momentu aż nie znajdę recalla. Mordekaiser bez Arki. Myślę, że przeżyje. Cały czas mam Arkę. Nastakuję sobie teraz furię na moje Erce. Użyję też kuna golemy, bo furia i tak mi się zregeneruje. I po tym wave'ie od razu zrecalluję. No kolejny jest Cannon Wave, więc będę miał dodatkowy czas na przebiegnięcie na linię. Mam Botrka, mam dobry sustain. Więc i powinienem wygrywać Olinę i powinienem go sustainować. Znaczy powinienem, no na pewno będę to robił. Mogę też grać powoli linię teraz. O, dobry trade, teraz nie muszę wchodzić do końca. Mogę po prostu poczekać na moje W i w niego flashnąć. Dobra, Samira idzie na top, a teraz wiem. Akali pójdzie do bota, ja pójdę na mida. Gdzie rotacja na mapie, malutka. Dobra, jednak chyba Samira chce iść na mida? Nie wiem, ale ja też. Mam zejście za free i możemy się tutaj bić. No nie musi się tutaj bać, powinien zostać chyba w tym krzaku i szukać huka. Oho, mogę być dedek?
Ale może Wukong jest dalej. Dobra, Wukong go sprzesza. Jest nice. Przecież na Wukongu zawsze dużo zmienia. Ciężej mu zengage'ować. Dobra, hituje tower. Mordekaiser ma cały item, więc teraz raczej będzie wygrywał all-iny, więc po prostu będę starał się wchodzić w krótkie trady. Pójdę z bazy do bota, zgarnę wave'a, mam TP-ka. Dzięki temu no nie stracimy tyle wave'ów, ile byśmy mogli. A może ktoś zgarnie to pojawia na czas. Wezmę im jeszcze planta. Zaczynamy to bez Morgany. Nie wiem, czy to jest najlepsze. Myślę, że jest okej. Mamy nawet dobrą wizję. Tylko, że teraz oni też. One shot? Dobra, nice, mamy. Tutaj będzie za dyma, nie mam cooldownu zbytnio. Nie miałem W, jakbym miał W, to tam możemy zabić raczej Sylasa. O kurde, centymetry. Kurde, było bardzo close, żeby go tutaj zabić. Musiałem poczekać z W, żeby Spell Shield mu znik. Teoretycznie. Czy moje W powinno usuwać Spell Shielda? No to też jest shield, czy nie? Znaczy nie wiem. Nie wiem, czy to tak działa. Nie myślałem o tym nigdy. Może mogę od razu użyć i ten spell shield nie działa? Ja nie wiem. No i się raczej nie dowiem, bo nie wiem, czy będę chciał ryzykować kolejny raz. No chyba, że będzie okazja. Za chwilę mogę szukać TP-ka. Kali też może zejść. Próbuję uratować Samira, ale czy to jest możliwe? Powiem się, że może być ciężko. Dobra, ale przynajmniej zgarnęliśmy Mordekaisera. Nie najgorzej. Ja w tej grze będę bardzo... Dobra, może nie sfidowany, ale wyfarmiony dzięki temu i tak będę mocny. Mam 10 CS na minutę, a ta gra będzie młynem. Oczywiście no wolałbym być częścią tego młynu i mieć powiedzmy 10 fragów. Ale tutaj obaj top lanerzy no raczej nie bawią się najlepiej, jeżeli chodzi o młyn. Ale jest za dyma tutaj. Ja postaram się uciec, ale czy to będzie możliwe? Nie wiem, ale bardzo obiję Sylasa. Jeżeli uda im się go zabić, to jest Worf. No jest 1K Golda za niego, więc takie dive'owanie dla niego w teorii nie powinno być Worf. Chyba, że przeżyje. No 1 HP, dosłownie 1 HP. Patrzyłem na pasek, więc... Dobra, mam 1K Golda. Nie najgorzej. Udało się zabić tego Sylasa. Garnę jeszcze jednego wave'a i idę do bazy. Będę się starał raczej cały czas trzymać W na Sylasa w fajcie, żebyśmy go mogli zwłaszczować. Bo chyba tylko tak możemy wygrywać fight. No reszta nie jest jakoś useful. Znaczy w sumie są useful, no mogę 10 fraków Sphere też. Ale jeżeli zabijemy Sylasa, to myślę, że to będzie wystarczające, żeby wygrać fight. Chociaż no zobaczymy jak to pójdzie. Samira ma exhausta, więc na pewno będzie teraz łatwiej. Pytanie jak my chcemy zagrać tego... Fajta. Wydaje mi się, że nie w taki sposób. Ale nie wygląda to najgorzej. No mam TPK za 2. Czy ten TPK dużo zmieni? Obawiam się, że musimy oddać tego smoka. Ja muszę tefować bazę. Ty noś, nie spodziewałem się, że Samira zrobi coś takiego. Ciekawe to było. No, 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 nie spodziewałem się tak szczerze. No miała niby Black Shielda od Morgany, ale i tak... No, ciekawe to było. Może jakby miała flasha, to by było dobre i by zrobiła pentakilla, ja nie wiem, nie wiem. Ale w kolejnym fajcie będzie miała flasha, więc raczej to powtórzy. No, no, tylko że nie spodziewałem się tego. Może mogłem tu jakoś pomóc, ale wątpię. Idę tu. Nie wiem, czy to wygląda najlepiej. Próbuję uratować Nauta, ale... Raczej się to nie uda. Znaczy uratuje Samira, to też raczej się nie uda. Każdy jeden HP znowu. No dobra, nie każdy, ale... Może zaraz znowu Sylas troluje. Ale ma chyba jeszcze zonie. Ja myślałem, że mam drugie A i chciałem użyć się do tyłu, ale nie miałem.
wiem, czy nie trafiłem pierwszym, czy mi skancelowali. Ale mój bet. Powinienem tutaj paść. Ale mam 3 deady, więc no. Najgorszy wynik jak na tylko grę. To wygląda dobrze. Nie wiem, boję się trochę Selassa. O. Trochę on szatuje Selass. Niestety przegrałem z takim lobby. Paki trochę dużo razy padli. Na pewno też mogłem zagrać lepiej, ale... Nie wiem, jak dużo mogłem zrobić. Żeby comebackować tę grę. Minus 18, no tak jak myślałem, no nie najlepiej. Ale dziękuję za oglądanie i do kolejnych odcinków, pa pa.